Hej, witajcie z powrotem, moi mili, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek. Zagrajmy Stalkera, Czyste Niebo. Przyniosłem, o co prosiłeś. Okej, wygląda coraz ciekawiej. I teraz tak. Idziemy wpierw oddać tutaj... Południowe gospodarstwo to było bodajże. Idziemy oddać artefakt, który znaleźliśmy w poprzedniej misji. Idziemy do głównej bazy. Nie, to nie jest to. O panie. No dobra, tylko teraz pytanie za 800 punktów. Ruiny wioski to były, właśnie. I widzisz, nie grzmisz, nie? Czego? A, tu już tylko do bazy można było. Ech, no dobra, będzie, niech będzie tak, że się ruszymy do bazy. Nie ma w domu. Zdejmij opaskę z oczu. Znajdziesz mnie tu, gdy będziesz gotów wracać na bagna. Okej, ruiny wioski. Pierw ogarniemy, ile się da jeszcze tam. I tak za chwilę tu wrócimy, bo oddam questa, wrócimy tutaj. Ja wiem, będzie dużo tego skakania teraz między lokacjami. A, przyniosłem to, o co prosiłeś. Fajnie, fajnie. Dużo punktów teraz nazbieramy. Dokąd? Baza Czystego Nieba. I teraz tak, odbieramy nagrody. Idziemy odebrać nagrody, idziemy ulepszyć co możemy, idziemy kupić co możemy. Sprzedać artefakty, bo nie będę tych 3 artefaktów używał pewnie. Witaj, interesuje cię handel? Masz coś dla mnie? No właśnie, 5000, ładnie. Aha, mamy drugi ten pistolet, możemy się go pozbyć. A widzę, że już nie ma tych naboi on teraz. O, szkoda. Dobrze, ulepszoną tą 9. To na pewno. To na pewno. To. Okej, on ma unlimited cash, więc bardzo fajna opcja. Za 200 tam dolarów, tych dolarów, za 200 baksów możemy mu to opylić. Druga rzecz, idziemy teraz ulepszyć jeszcze. Okej. No to tak, na pewno naprawy. Aha. Amunicja, celność, celność. Odrzut i szybko strzelność. Dobra, źle to zrobiłem trochę, ale okej. Mniejszy odrzut, stabilność toru lotu, celność i stabilność toru lotu. Okej, no teraz tak, wytrzymałość, czy tutaj... Noctowizja zdecydowanie. Okej, mamy... No, powiem wam, jestem naprawdę... Czego potrzebujesz? Jestem zadowolony, nie? Idziemy teraz tak. Zrobimy to trochę na okrętkę, bo idziemy do placu maszynowego. I tak, bierzemy automat. Okej. Okej, dostarcz przedmioty. Wróg nie śpi, szykować się. Okej, fajnie. I teraz idziemy z nimi, tutaj odbijamy ten punkt. Na razie idziemy sami. Pójdę przodem, żeby nie narobić tutaj jakiegoś. No. Nie, no naprawdę to... No. Okej, to teraz tak, bandaż i apteczka. Okej, udało się tutaj to ogarnąć. Bardzo fajna sprawa. Nasi bracia wpadli w gówno. Zawleczcie tu tyłki i sprawdźcie. No. Już ruszamy.
Wypatrujcie wszelkiego ruchu. Wróg może być tuż, tuż. Dobra. I teraz tak. Czy żeby się udało tutaj to... Odeprzyj kontratak wroga. Okej, no to teraz tak. Musimy wyczekać ich. I zobaczyć, skąd przyjdą. Albo najlepiej ich... Czego chcesz? Chwilę wcześniej namierzyć. Nie było do lornetki? Była. Oni mogą albo z tamtej, albo z tej strony podejść. No patrząc po mapie, to będą chyba z tej strony szli. No dalej targetują lornetki. O! Okej, idą, idą, idą. No. No, tak. No, powiększony magazynek pomógł, nie? Powiększony magazynek bardzo pomógł. Dzięki za pomoc. Wpadnij kiedyś do bazy, odpłacimy ci za to. Obiecuję. Nie no, spoko opcja, nie? Teraz porobiliśmy to tak jak trzeba. Nie, naboje. Granat, o pięknie, no granaty to są rzeczy, które... No wie, tak jak w poprzednich częściach średnio za granatami przepadałem. Tak no widzicie, w tej części już granaty są bardzo mi miłe. Teraz tak, pytanie tylko, czy... Można z nimi pogadać. Nie, ten ma AKS-u tylko do przyniesienia. A czy mogę pogadać tu z innym oddziałem, który na przykład by chciał ruszyć tam dalej? Czy niezbyt to wygląda sytuacja? No tam jest tych dwóch niby mobilnych kapitanów, nie? Zobaczmy. Najlepiej pogadajmy z tym trochę. Dobra. Okej, tylko gdzie jest teraz tak? Aha, bardzo fajnie. Czyli na ruiny wioski. I z ruin wioski potem dalej ruszymy. No dobra. Ruiny, tak. No widzicie, jest trochę latania teraz po tej strefie, ale im lepiej wyjdziemy, z im lepszymi relacjami z frakcją tutaj, stąd, tym lepiej dla nas będzie w późniejszej części gry. Bo jednak później spotykamy się z Czystym Niebem i chyba pod Kwinał też działamy właśnie z oddziałami Czystego Nieba. A mimo wszystko wolałbym współpracować z oddziałami, do których mają do mnie zaufanie, a nie na przykład gdybyśmy na przykład... No, bo można by to przeraszować, naprawdę, nie? No, moglibyśmy z tej lokacji wyjść już w drugim odcinku? Jakoś tak. Tylko no, co by z tego wyszło, nie? O, AKS-u. Granat odłamkowy, bardzo fajnie. Znaczy widzicie, tutaj też był punkt, w którym byli renegaci i teraz mogliśmy go oczyścić i nie ma problemu, nie? Gdybyśmy nie zrobili tego teraz, tylko później, no to byśmy po prostu musieli to jakby wszystko na dwie raty brać, nie? Czekajcie, teraz tak. Nim oddamy karabin, to jeszcze teraz tak, tutaj. W spalonym gospodarstwie mamy jedną skrzynkę. I tutaj mamy jedną skrzynkę. Więc będzie trzeba te dwie skrzynki jeszcze zdobyć, bo mimo wszystko chcę mieć tutaj to zrobione. Więc teraz tak, spalone gospodarstwo wpierw. Nie. No dobra, niech będzie.
W sumie trochę miss click, ale... Ja mówię, myszka mi... Teraz ostatnio coś mi myszka... Łapie double clicka, pewnie już się psuje. O, ładnie. Fajny staż. Nie, no podoba mi się apteczka i ten med... Medsy? Bardzo fajnie. Dokąd możesz zaprowadzić? Plac maszynowy, oddajemy karabin. I idziemy ogarnąć ostatnie dwie skrytki na bagnach. Uwierzcie mi, potem będziemy robili... tak, przyniosłem to, co prosiłeś. Naboi no nie mam, nie mam skąd ci wziąć, chłopie, naboi. Ale mogę ci sprzedać wódkę, chleb i śledzie. Okej. No dobra, zadanie wykonane. Odbierz swą nagrodę i udaj się do kordonu. Skórzana kurtka. No dobra, skąd ta skórzana kurtka? Stąd. Czyli najbliżej będzie ze spalonego gospodarstwa. Ja wiem, może się wydawać, że te zadania są błahe, ale... Prawda jest taka, że robiąc te zadania, raz, że zdobywamy respekt. Mówię, tak jak już mówiłem, czyste niebo nas będzie bardziej lubić. No ale dwa, przede wszystkim zdobywamy kasę, tak? No i też sama eksploracja terenów. No jeżeli... No kurde, ten nie całkiem do dupy noktowizor, bo pamięta się noktowizor z jedynki, nie? Nie szło z nim biegać praktycznie. No to pamiętajcie o tym też, że teraz to są punkty i kasa. To są rzeczy ważne w tej grze. No bo widzieliście, dzięki temu, że sobie poulepszaliśmy trochę. No może mam... Może mam tą dziadowską MP5, nie? Ale no... 45 nabojów w magazynku, czasami nawet jako ogień zaporowy, robi swoje. Naprawdę robi swoje i można bardzo dużo z tego, bardzo dużo z tego osiągnąć. Bardzo ładnie. Teraz tak. Tu jest gdzieś z przodu. To tam jeszcze. No wiecie, renegatów wypchnęliśmy już. Faktycznie prawie całkiem z bagien. Musimy jeszcze tylko iść ten jeden punkt odbić tam przy pociągu. Ale zrobimy to na pewno. Wiecie co, póki co bardziej chyba klimatycznie będzie się biegało mimo wszystko z latarką. No mam niby ten noktowizor, ale czy chcę go używać? On jest dobry, on jest fajny, nie daje tak w oczy jak w pierwszej części. Ale i tak latarka, mi się wydaje, ma trochę więcej takiego klimatu. Nie, nie było nic. Ale dobra, mamy 9 leków, to... Jeden lek możemy zmarnować, no. Użyć w ten sposób, nie? Plac maszynowy. No i gdyby też nie ten quick travel tutaj, to... Przyznam, że raczej bym się nie chciał robić. No nie, będę osłupował. Nie chciałbym się tego robić. Tak, słucham. Dobrze, możesz zamknąć drzwi. Fajnie. No i chcę, oczywiście wszystkie informacje typu Zośka jest w ciąży, nie mogą poczekać do czasów późniejszych. Oczywiście tak, wynieś plastiki. Przecież wiem, że trzeba to zrobić. O, w dupę! A, lalcia. Czy ja się spaliłem właśnie? Czy ja się właśnie spaliłem, czy ja się opiekłem gdzieś? Co to było? Ej, no co nas zabiło? Naprawdę, teraz pytam. No. Nie, coś nas tutaj... Nie wiem co, ale coś nas tu dotknęło do tego stopnia, że nas zabiło. Okej, fajnie. No widzicie, częsty autozapis, nie? I będzie dobrze. Teraz tak, druga rzecz. Idziemy do tych gości, kilku. Zbliża się powoli noc i mi się to trochę... średnio widzi ze względu na to, że nie lubię w nocy walczyć. Inaczej, nie lubię w nocy walczyć, jak nie mam giru. O, może tak powiem. Bo mimo wszystko... Tutaj nie wiem, czy damy radę ich podejść tak, jakbym chciał. Bo oni będą tutaj zaraz za tym, jakbyśmy ich podeszli od tej strony może.
No, można by spróbować, nie? Nawet nie można, trzeba by. Wiecie co, i teraz wypróbujemy Noctowizor, jak on działa w warunkach bojowych. Ze względu na to, że noc, ciemność może być naszym przyjacielem. I tak, zaczynamy od dwóch taktycznych nade'ów. O, właśnie. Jakiś ruch, nie? Nie widzę nic, nie? Okej, jednego z głowy mamy. Tu jest? Szczerze? To wam powiem tak, patrzę na... Patrzę bardziej na minimapę. I z minimapy staram się wyskanować ich. Ale i tak... Okej, drugi padł. Tamtego też zdjęliśmy. No, nie tak źle było, przyznam. Spodziewałem się trochę gorszego efektu. Chociażby ze względu na to, że... Co by nie zrobić? Wylecieliśmy na nich tak trochę na pałę, nie? O, na żadnego schowka chyba dodatkowego nie odkryliśmy, niestety. No ale cóż, okej. No, mamy tutaj ten schowek. No. Co, tu nie można było wejść, tak? A, bo to jest schowek. Okej. Łe, nic nie było tam, a tu? Tu granat. Okej, fajnie. No i w sumie tak, został nam tu ostatni ten safe w Czcinie. I tak, ja bym chciał po niego naprawdę pobiec, ze względu na to, że safe to safe. Mogą tam być, może być tam gówno, a może być tam naprawdę jakaś fajna rzecz. Więc polecimy po to. W sumie oczyściliśmy już całą mapę. Całe bagna już są pod kontrolą czystego nieba. Zajęło na to 4 odcinki faktycznie. Jest to trochę czasu mimo wszystko, ale myślę, że to zapunktuje, przynajmniej fabularnie powinno zapunktować, do drugiej części mapy. Do drugiej tam, jak się udamy już do kordonu, będziemy resztę tam rzeczy rozpatrywać. To pomyślę tak... Mam przynajmniej taką nadzieję, że to naprawdę tutaj zapunktuje jakoś. Okej, okay, teraz tak, tędy przebiegniemy. Aha. I tędy jakoś tutaj myślę, że będziemy mieli już po drodze. I tak nam się za chwilkę stamina skończy. Dobra. Lepiej zawsze przystanąć. Lepiej zawsze przystanąć i się rozejrzeć, czy coś się dzieje, czy nie z nami. No zobaczmy, może też będzie jakieś zadanie. Stąd coś zebrać. Albo po prostu gościowi sprzedamy, nie wiem, naboi, trochę alkoholu i też byłoby fajnie. Nie masz nic. Okej. Okay. Czego potrzebujesz? Za 2000. Bierę. Okej, okay, no to teraz tak. Tu czy tędy? Szybciej będzie tamtędy. Oczywiście będziemy cały czas latali z detektorem w łapie, bo gdyby się okazało, że coś możemy znaleźć. Na przykład tam widzimy tą toksyczną chmurę. Tam byłby artefakt. Jestem tego na 90% pewny. Więc warto czasami... Tu jest. No nie lubię niestety tego. Nie lubię takich akcji, że...
ten mi wyskakuje na przykład i od razu... Tada! Surprise! Teraz tak, tu prosto, prosto cały czas będziemy trzeba... Będzie trzeba biec. A fajne jest to, że mam przynajmniej ten pistolet z tłumikiem. Tutaj też będzie... Jest to miejsce, co wcześniej był artefakt. Jak widzimy, teraz nie ma. No, niestety się tak szybko nie respią. A może i dobrze... A może i dobrze, że się nie respią tak często. Dobra, poczekajmy chwilę, zobaczmy na mapę, czy na pewno będą wszystkie... rzeczy stąd... Tak, komplet! To już będzie komplet, komplecik, pełny, pełny, pełny. Fajnie. Udało się to osiągnąć, nie? Udało się to osiągnąć. Powiem wam, że jestem naprawdę zadowolony w tym momencie. Żeby tak sobie wyczyścić całą mapę, to... Safe w Chitlinie. Dobra, mogło być lepiej, mogło być gorzej. No i teraz tak, na... tam normalnie z buta nie przedostaniemy się, więc trzeba wrócić do osady rybackiej. Ale zawsze możemy trochę polatać. Może jakiś artefakt skubniemy gdzieś po drodze, coś by takiego można było tutaj złapać. Wyhaczyć. No. Więc tak, dokąd oni idą? Czyste niebo. Ale taki oddział się zrobi jaśniejszy kolor, jakby się chcieli gdzieś ruszyć. Albo może mi się wydawało? A może mi się wydawało. No cóż, zajdziemy do osady rybackiej od tyłu. Skoczymy do bazy czystego nieba. Oddamy wszystko, co mam tutaj. Sprzedam oczywiście tutaj te naboje, te rzeczy, które są nadprogramowe. No i wtedy zobaczymy, co dalej tu będzie można jeszcze osiągnąć. Albo zrobię sobie taki krótki sprint jeszcze po gościach, czy od kogoś możemy kupić jakieś naboje. Ale widzieliście, zaczęliśmy robić te zadania i też trader miał lepsze itemy dla nas. Według mnie to jest bardzo fajna i opłacalna sprawa. O co chodzi? I nie możemy. No, wygląda na to, że mamy komplet już na bagnach, nie? Bada czystego nieba. Let's go! Czego potrzebuję? Okej. Okay. No teraz tak, tu już z detektorem nie musimy latać. Okej, okay, odbierzmy nagrodę. Jestem ciekaw, ile to będzie kasy. Naprawdę, jestem ciekaw. Masz coś dla mnie? 3000... na... Ach, mogło być lepiej. Mogło być lepiej. Ale darowano mam koniowi się w zęby nie patrzy. No za, tutaj 200 kupimy trochę naboi. Okej, leki popromienne wszystko mamy. Zobaczmy w takim razie, co tutaj jest, bo tu chyba od niego też można było kupić skrzydki, nie? Oby się bagna są nasze, nie? No, kurde, możemy jeszcze nakupić, nie? Tego... Możemy jeszcze teoretycznie nakupić tego wszystkiego sobie tutaj. Dobra. Kupmy dwie konserwy. Widzicie? Zasadniczo wszystkich rzeczy, to jeszcze skrytek możemy kupić pewnie masę, nie? Ale czy ja chcę, czy my chcemy to robić, nie? Powiem tak, dajcie mi znać w komentarzach, czy kupujemy jeszcze tutaj te skrytki, czy idziemy już do... wtedy do kordonu. Albo sam zadecyduję. Nie wiem, pomyślę, prześpię się sam. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej!